Chodź tu, Malcia. Chodź tutaj. Kto się tak cieszy do mnie? Kto się tak ładnie tu cieszy? Kto się tak cieszy? Taka szczęśliwa świnka? Malcia, tak. Chodź, Marcia. Chodź, Marcia. Jestem z tatką. To są rzeczy dla piesków. Ja też wam pokażę, co znalazłam z Harry'ego Pottera, jeśli lubicie z grybek. Dopiero piżamy. Wróciłam z zakupów i jak widzieliście, kupiłam sobie piżamę z Disneya z tym jelonkiem Bambi w Pepco. No i teraz pokażę wam resztę zakupów już jesiennych, halloweenowych. Pierwszą rzeczą jest dynia, zwykła, żywa dynia zakupiona w Biedronce. No, taka dekoracyjna, ale ona jest też jadalna, więc myślę, że gdzieś ją na razie postawię. A teraz zakupy z Pepco. Znaczy ta piżama też była z Pepco. No i tutaj takie rzeczy typowo halloweenowe, jesienne. Z dekoracji to był pająk, szkielet pająka. Już wam pokazuję, ile on kosztował. 5 zł. Więc wydaje mi się, że był w miarę tani. Spójrzcie, jaki słodki szkielet pająka. Mam nadzieję, że nikt z moich widzów nie ma arachnofobii, chociaż ja w sumie też się trochę boję pająków, ale to zależy, gdzie je widzę. Jak je widzę na dworze, to nie gorzej jak w domu. I jeszcze z takiej dekoracji kupiłam dwie dynie. One są chyba z filcu, nie wiem, nie z filcu, to jest coś takiego. Inaczej się to nazywa, to tworzywo, ale nie wiem dokładnie. Dwie dynie, jedna jest biała, druga taka standardowa, pomarańczowa. I one już były po 8 zł, więc wydaje mi się, że troszkę dużo. Takie dynie mogłyby być po 5 zł. Maja, to ma być dekoracja, nie twoja piłka. No, Majeczka ma już pomysł na tą dynię. Ja będę chciała już trochę wprowadzić jesienny klimat tutaj do mojego mieszkania. Maja, myślę, że mi w tym na pewno pomoże. Maja, bo w końcu pokrycie, że nie będzie tej dyni. No. Nie mogę jej teraz tego zabrać. Zobaczcie już, co zrobiła z dynią. Chciałam już te dynie zabrać, zaraz wam pokażę ostatnią rzecz, bo ona mi zje te dynie w całości. Już ostatnia rzecz, raczej nie halloweenowa, chociaż właściwie Harry Potter też trochę mi się tak kojarzy.
Ja w ogóle uwielbiam Harry'ego Pottera, a Zgredek jest moją ulubioną postacią. No dlatego jak zobaczyłam Zgredka, breloch Zgredka, no to musiałam go wziąć. Nie wiem, czy gdzieś przyczepię sobie do torebki, czy po prostu może dam Melci do klatki i gdzieś przyczepię jej. Właśnie, może to będzie Meli zabawka. Majeczka, chyba, że ty byś chciała takiego małego Zgredka. No i on też jest zakupiony w Pepco. Tylko właśnie nie wiem, ile on kosztował. I nawet, spójrzcie, ma taką na sobie ubranko, tą swoją szatę. Mam taki pomysł, że rozbierzemy Zgredkę i zobaczymy, jak wygląda Zgredek bez ubranka. I teraz spójrzcie, kochani. Tak wygląda goły Zgredek. Tutaj mam na rączkach Emelę. Bo właśnie przygotowałam dla niej wybieg i zaraz ją położę na wybiegu. I już Melcia biega po wybiegu. To ma swoje legowisko. I miseczkę z wodą. I zaraz może jej dam też jedzonko na wybiegu. Malcia, lubisz na legowisku leżeć sobie? Ja oczywiście w międzyczasie, kiedy ona jest na wybiegu, to jej posprzątam. Jeszcze zobaczę, czy właśnie jedzonko jej dam na wybiegu, czy w klatce. Melcia lubi głaskanie? Ja lubię Melcia. Już przyniosłam jedzonko dla Meli. I dzisiaj pokroiłam jej paprykę na żółtą i czerwoną oraz natkę pietruszki. Widzę, że Mela już chciała jeść. Zaraz malutkę dostaniesz, tylko tutaj ci położę. Mela nie wie, jak się zabrać za jedzenie. Już Mela je sobie. Najpierw pietruszka. Widzisz, Malcia, jaką masz dużą porcję? I to nie jest akurat pietruszka kupiona, tylko jeszcze zostało troszkę z działki. Więc ma taką naturalną. No papryka niestety jest ze sklepu. Chociaż nie, można nawet z targu, więc jest bardziej chyba zdrowsza. Tak ona tutaj będzie sobie jadła na wybiegu. A ja będę jej w tym czasie sprzątać. No i potem i tak ją trochę tutaj zostawię, żeby sobie jeszcze pobiegała. Chcesz orzeszek, natkę pietruszki? Nie wiem, czy Orzesio chce. Chrupcio, a ty lubisz pietruszkę, czy nie? Chrupek się zastanawia, czy chce. I wyszłyśmy na spacer w dość ryzykowną pogodę, bo taka wielka chmura jest nad nami. I dzisiaj pierwszy raz pieski wyszły w kurteczkach na spacer, czyli już widać, że jesień się zaczyna. Ale dzisiaj naprawdę jest bardzo zimno i wiatr wieje, dlatego wyszły w kurtkach. Po prostu też deszcz wisi w powietrzu. No sobie mamy trochę wymiętą kurteczkę, dlatego że no była gdzieś w szafie nieużywana przez dobrych parę miesięcy. Jesteśmy nad zalewem. Maja jest spuszczona luzem.
W tym wzburzonym zalewie kaczki sobie pływają. Maja już zainteresowana tam. Widzę kolejnymi kaczkami. A tu są kolejne kaczki na brzegu. Uciekają do wody na widok Mai. No i dalej Majka, jak widzicie, biegnie pierwsza, bo ona szuka tych kaczek tutaj cały czas. I zobaczymy jeszcze, dokąd dojdziemy, bo jednak pogoda nie jest sprzyjająca. Wiatr wie, gdzie później już to bardziej jest tak, jest się przyzwyczajonym do takiej pogody, ale jednak no, do tej pory było ciepło, no, było już trochę zimno i ochłodzenie, ale dzisiaj wydaje mi się, że jest dużo większe ochłodzenie. Pewnie przez ten wiatr, bo nie wiem, czy jest, nie wiem właściwie, jaka jest dokładnie temperatura, ale wiatr na pewno dużo daje. A przez to jest odczuwalny dużo chłodniejszy dzień. No i pewnie jak zauważyliście, no to poszłam na spacer z siostrą jeszcze moją, bo ja zawsze jak idę właściwie z Sonią, to idę też z siostrą. A czasami chodzę sama, ale po prostu tylko z Mają. Ta Majeczka lata. Maja cały czas przed nami biegnie i tylko patrzy, czy przy brzegu jakaś kaczka jej się nie trafi. Nie wiem, motor albo samochód. Wam pokażę, tutaj są jarzębiny. I doszłyśmy tutaj do wody i teraz właśnie zauważyłam, że już lekko deszczyk pokrapuje. Także jeszcze chwilę się przejdziemy i pewnie będziemy musiały wrócić. Bo nawet jak pieski mają kurteczki, to w deszczu raczej nie będziemy spacerować. Jednak jest taki mały, to jeszcze możemy. Ja w ogóle mam na sobie płaszcz nie przeciwdeszczowy, więc... No, właśnie deszcz zaczyna. I przechodzimy znowu obok samolotu. Nie wiem, czy tam to scenę, jak żeśmy wam pokazywałam. Ale wracamy już z spaceru. Maja jest chwilowo na smyczy. Bo znowu ogląda się za kaczkami. A deszcz zaczyna padać coraz większy. No dlatego wracamy do domu. I to był właśnie nasz pierwszy, no już jesienny spacerek. No i jak na jesień oczywiście przystało, no to deszczowo. I nas został deszcz na tym spacerze. No niestety, ale i tak udało nam się chociaż trochę przejść. Zawsze mogło być gorzej. Najgorsze jest, jak się ubierze pieska, wyjdzie z domu. Wyjdzie się z bloku i już deszcz, więc wtedy jest najgorzej. Na chwilę na działkę, pokażę wam tu jeszcze Zuzię, bo to już są ostatnie dni, kiedy Zuzia jest na działce. Niedługo będzie wracać do domu. Jestem tutaj też z pieskami. Tu Majeczka. Sonia, gdzie ty jesteś? Sonia? No tu Sonia. Właśnie tutaj siedzi sobie ze mną Mela na kocyku. Bo chcę ją przyzwyczaić do, właściwie oswoić, żeby nie bała się być na kolanach. I też oswoić do trzymania na rękach, do wyciągania z klatki, wyjmowania, do brania na ręce ogólnie. No i na razie z Melą ćwiczę tą metodą. Może wam po prostu powiem, bo nie wiem właściwie, kto mnie dokładnie ogląda, ale może akurat ktoś ogląda mnie, kto dopiero planuje świnkę, albo kto też ma akurat małego prosiaczka. Więc ja, kiedy ją wyciągam z klatki,
i wezmę na ręce, to od razu jej daję jakiś przysmak. Więc od razu jak ją biorę na ręce z klatki, to jej coś daję, żeby ona kojarzyła sobie po prostu to jakoś przyjemnie. Że ją biorę na ręce, w ogóle mnie Melcia liże. Bo właśnie chcę, żeby dobrze sobie kojarzyła. Tak ją biorę na ręce, trzymam na kolanach. I od razu potem jak ją wezmę, to jej coś daję do jedzonka, coś oczywiście takiego, co ona bardzo lubi. Ale czemu ty jakieś spinaczki tutaj chcesz robić? Ale ja też ją chcę przyzwyczaić do brania na ręce z tego powodu, że moja klatka jest na komodzie, a nie na podłodze. I ja na przykład, kiedy ją chcę wziąć na wybieg, to muszę ją wziąć na ręce, żeby ją ten wybieg przełożyć. Bo gdybym miała klatkę na podłodze, to bym otworzyła tą klatkę, żeby ona na przykład sama z niej wyszła i nie miała tego stresu. No ale przez to, że moja klatka stoi na komodzie, no to muszę ją wziąć na ręce i dopiero przełożyć na ten wybieg. Więc możecie też mi właśnie napisać, czy wy właśnie macie klatkę na podłodze dla świnki. Nie macie tego problemu, że musicie ją często wyciągać z klatki. Ale ja po prostu muszę mieć klatkę na komodzie z tego względu, że jest majeczka w domu i mogłaby w jakiś sposób nawet skrócić świnkę. Mela taka leży przytulona. Jak jej podkładam kocyk, to schodzi z kocyka i chce leżeć na mnie, a nie na kocyku. Ale już będziemy się z Wami żegnać. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych.